Często w życiu za późno zwracamy swe serce i swój umysł do mądrości. Często bardzo wiele zła wyrządzimy sobie, swoim bliskim, innym ludziom, a przede wszystkim Bogu, zanim zrozumiemy, dokąd zmierzamy i jak wielkie zło wyrządziliśmy, zanim zaczniemy tego prawdziwie żałować. Ale dopóki żyjemy jeszcze na Ziemi, Nigdy dla nas nie jest za późno. Zawsze Bóg czeka z pomocą, by otworzyć nam oczy na bezmiar naszej głupoty, naszego grzechu, zła, któreśmy wyrządzili, i czeka, by dać nam przebaczenie, choć o pełnym pojednaniu i przebaczeniu ludzkość dowiedziała się dopiero z chwilą pojawienia się Jezusa na ziemi i jego śmierci na krzyżu, dzięki której zostały zgładzone wszystkie grzechy całej ludzkości, czyli wszystkie też moje i Twoje grzechy, nie tylko przeszłe, ale także i przyszłe, to już w Starym Testamencie prawda o Bogu, który czeka z przebaczeniem, docierała do ludzi. Szczególnie docierała, gdy ciężar grzechu przygniatał ich do ziemi. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Dawid, kiedy zgrzeszył seksualnie z Betrzebą i doprowadził do śmierci jej męża, oddanego swojego żołnierza i bohatera, by zatrzeć ślady swojego grzechu. Kiedy po tym ciągu grzechu i zbrodni zobaczył co zrobił, tak zawołał. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje, i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. I dalej woła: Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony obmyj mnie a ponad śnieg bielszy się stanę daj bym usłyszał radość i wesele niech się rozradują kości które skruszyłeś zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje Dawid nie próbuje się tłumaczyć nie próbuje się zasłaniać nie próbuje Bogu niczego obiecywać nie próbuje zakryć swoich grzechów jakimiś ofiarami czy religijnymi praktykami. Mówi czystą prawdę o swoim grzechu. Wie, że popełnił coś absolutnie niegodziwego, że Bóg mógłby go strącić w odkułań piekielną bez żadnego cienia zwłoki ani żadnej niesprawiedliwości. Jedynie na co liczy, to na Boże Miłosierdzie, zmiłuj się nade mną, zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi, zgładź wszystkie winy moje to jest Jego prośba. Tylko na to może liczyć, że Bóg sam zgładzi i zmyje Jego występki. To właśnie zrobił Jezus, kiedy przyszedł za Ciebie i za mnie, przelać swoją krew na krzyżu. Dopiero jej przelanie, Jego śmierć zmyła. Zbrukanie naszej duszy zmyła to, co oddziela nas od Boga, co oddziela nas w sposób definitywny, czego nie możemy sami przeskoczyć ani zmyć żadnymi postanowieniami poprawy czy świętymi praktykami religijnymi. Tylko krew Jezusa miała moc zmyć z nas tę straszną plamę naszych grzechów, które wskazywały nas na piekło. Dawid wie też, że Bóg chce przebaczyć. Wie, że czeka, wie, że jest gotowy wziąć jego grzechy na siebie, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Jest pewny, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia, miłości i przebaczenia. Ale najpierw musi się ukorzyć przed nim serce człowieka. Serce, które się nie ukorzy, nie może zrozumieć ani głębi tego zła, które wyrządziło Bogu, sobie i innym ludziom, ani nie może pojąć głębi miłości i przebaczenia, wielkości ofiary Jezusa i tego, jak bardzo Bóg ukochał tego człowieka i wszystkich ludzi, że posłał na śmierć swego jedynego syna. Dopóki nie ukorzysz się przed Bogiem, dopóki nasze serce nie będzie przed nim prawdziwie skruszone, nie poznasz ani głębi zła, które uczyniłeś, ani wielkości miłości Boga, który w Jezusie przebaczył całemu światu wszystkie grzechy i czeka, aby każdy z osobna, indywidualnie, osobiście przyszedł tak jak Dawid tutaj mówi, ze złamanym, skruszonym sercem prosić o przebaczenie, które już na niego czeka. Dawid wiedział, z jakim Bogiem ma do czynienia, i wiedział też, że Bóg odpowie na jego wołanie. Dlatego tak mówi do Boga: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą. Chwałę Twoją.